wszystkie te niewygodne rzeczy udało mu się pominąć i zrobić tak, że wyszło na to, że winny wszystkiego jest Piotr Duda, przewodniczący Solidarności. A niczemu nie jest winien, proszę państwa, Lech Wałęsa, a teraz pokażemy państwu studniówkę. Proszę bardzo. Kto nie skacze, ten za Tuskiem. I wszyscy nagle skaczą. I nie wiem, czy pamiętasz, że jak to się wszystko zmienia, bo jeszcze jakiś czas temu było zupełnie odwrotnie. Kto nie skacze, ten za PiS-em. I taki pan, taki mecenas wysoki tak podskakiwał, tak. Pamiętasz? To się działo w Pszczelej Woli na Lubelszczyźnie. Lubelszczyzna to wiadomo, znaczy, reakcja. Nie mecenas podskakujący, bo on w Warszawie podskakiwał. Młodzież nam tu tak dzielnie. Pozdrawiamy, no, ale... maturzystów szanowni, z Pszczelej Woli. Szanowni młodzi ludzie z Pszczelej Woli, no jak możecie nie docenić króla Europy? Przecież to jest wstyd. Taki ważny człowiek. Ale może nie pokazano na tym filmie, może ktoś tam jednak nie skakał gdzieś w kącie. Może jeden jakiś był taki jeden, co nie skakał. Może albo jedna. A może spokrewniony z panem Donaldem. Bo to nie jest, no, niech tak jak jest ten taki honorowy gol w meczu, niech no chociaż ta jedna osoba, prawda, na pocieszenie. I zobacz, i to wszystko jest po sondażu, w którym Donald Tusk został wykreowany na lidera opozycji. No i gdzie? A ta młodzież co? No, ta młodzież jak zwykle. No jak to młodzież? Kompletna nie reakcja. Rozumie, co jest ważne. W sensie reakcyjna. A teraz, proszę państwa, pokażemy państwu, czy Polacy, nie tylko młodzi, rozumieją, jak ważny był Leszek Balcerowicz, który obchodzi 70. urodziny 70. Zobaczmy.